were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. I kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Sherlock Holmes The Awakened. Moi drodzy, w poprzednim odcinku w jednym z magazynów trafiliśmy na jakieś podziemne przejście. No i co się okazało? Podziemne przejście było przejściem gdzieś tam, ale nie wiem, co się dzieje z Sherlockiem, czy on fiksuje, czy co. No bo trafiliśmy do jakiegoś innego świata, do jakiegoś dziwnego świata, gdzie są oznaczenia Cthulhu i tak dalej. No, trzeba przyznać, że robi się ciekawie. Co będzie dalej? Sprawdźmy oczywiście wspólnie. Moi drodzy, pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Sherlock Holmes The Awakened. No to, moi drodzy, działamy. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. I tutaj coś było dziwnego. Tak, te ślady stóp. Ciski butów w rozmiarze 42,5. Pan Gul Amglamdem coś tam. Dziwne. Nie powiem. My head. What just happened? Czyli chyba trzeba znaleźć jakieś konkretne przejście. Nie. No dobra, czyli tutaj coś jest. Na pewno tutaj. No tutaj są te buty. O, może teraz jak nie patrzę? Okej. Okay. I mamy jeden z nich. Rdzielu, to jakaś macka leży. Śmiornice, ale... No dobra. Teraz to ty sam możesz otwierać to oczko. Mam to gdzieś. Teraz tak, trzeba zobaczyć kolejne. O, tu coś jest. Wyraźne krawędzie. Jest coś jeszcze. Na drzwiach niczego nie było? Nie. No dobra, ale teraz to jest... No właśnie. Aha, czyli tędy nie. A, że nie wolno biec. No dobra. I skoro nie biegniemy, to... No dobra, i to jest kolejne. Fajnie. And pulsing almost like it has a heart. Czyli to był ten sam motyw, że jeżeli biegniemy przez... Właśnie, że jak biegniemy, to drzwi się zamykają, jest zupełnie co innego. Dobra, tutaj mamy teraz oba. Dobra, domyślam się, że tutaj też musimy iść spokojnie. Bo jak tylko zaczniemy biec, to... Dobra. Powolutku, powolutku, aż do skutku.
Okej, chyba wracamy do normalnego świata. What the hell, jakaś kaplica Cthulhu, to jakiś człowiek, nie wiem, w ofierze. John? What is it, Holmes? O ja pierdziela, to my teraz będziemy tym. Nie no, powiem wam szczerze, że spoko, fajnie to wygląda, fajnie. Tym jest martwy człowiek na ołtarzu. Dobra, najpierw musimy chyba tam dobiec i zobaczyć tego typu rzeczy. Aha. Watson! Holmes, where are you? Co on tu siedzi? Holmes! Holmes! Are you alright? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Mhm. W ogóle czemu nasz płaszcz tak do góry wystaje? Ale jaja, dobra, ciekawe czy jak się ruszymy? Nie, dalej. Okej. Okay. O, dobra, teraz opadł. Przynajmniej jedna część, a druga? Okej, okay, udało się. Aby oświetlić coś lampą, naciśnij LT. Czyli, że tak, dobra. Tu głównie chodzi chyba o tego jego mościa, nie? His abdomen is severely bloated. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. O, ma na paznokcie okrute wyschniętego błota. I to co? Ukłucie. Chyba jakieś rytualne, no? What the hell? Did you hear that, Watson? I hear you. Kiernak, Flegethor, Lebumna, Siaha, Inguft. Mhm, nawet się już nie pytam o co, na czy on coś słyszał, bo to chyba tylko Holmes teraz słyszy. Kasiora? A, to taki jak miał ten chłopak, dobra. An American passport, Amos Colby. Mm-hmm. Someone got their hands dirty painting this with blood. Amos Colby, rude włosy, brązowe oczy, data i miejsce urodzenia 20 kwietnia 52, Boston, Massachusetts. Data wjazdu do kraju 22 września 82. Z tyłu paszportu znajduje się krwawy rysunek. Przedstawia coś w rodzaju stworzenia morskiego, być może ośmiornicy. Dobrze, zobaczmy to, co to jest. Ulotka reklamowa, agencja Northwood. Badamy wszystkie delikatne sprawy. Dla ciebie przeszukamy cały świat. 154 Pennsylvania Lane, Boston, Massachusetts. No dobrze. I tu mamy te świece, czy to jest jeszcze jakiś ten pergamin? Czy o co chodzi? No dobra, to już było. A to co? Jakaś... I sztylet rytualny. Mhm. To przypomina mi to chyba ten sztylet z tego, z The Sinking City, nie? Tam coś było podobnego. I tu jeszcze spójrzmy, co tu mamy. It seems made for simple experiments.
I wager they could not afford a better set. Ten pergamin, nic. No. Coś tutaj jednak. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. Black Edelweiss Institute established 17 something. No dobra. Czyli jakiś ślad jest. Finglui, Maglanafa, Cthulhu, Rilia, Waganagal, Vatagan. What on earth? How is that possible? I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. Czyli tu już nie mamy co robić. Czekaj, tu coś chyba się zaświeciło, czy nie? Tak. Odbiegnijmy do tego. Dobra, lina, to na pewno. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Było to narysowane celowo, rysunek. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Krew, ludzkie włosy. Jakby ktoś głową tu uderzył, czy coś, nie? Prawdopodobne. Trochę bardziej prawdopodobne. Dobra, to będzie to na pewno. Tu coś może mieć miejsce, zobaczmy. Nie, dobra, duszony. Ewidentnie, bo tutaj było duszenie. Dobra, zaraz zobaczymy wszystko. I tu jeszcze na dole. Nie jest takie hip-hop siup. Potent. This sensor has more narcotic residues. Looks like the scribbling of madmen. A to wygląda, jakby było robione krwią. O, to mi chyba bardziej pasuje. Jest więcej ludzi i wyznawców. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. Deep scratches left in a frenzy. Jakby ze środka. Jakiś. Pierdziele, no i co teraz? I coś. A small bloodstain, but not serious. No i proszę mnie tu pokazać, co nieco.
To chyba bardziej mi się wydaje. No dobra. I tu jeszcze. Miserable food, mass produced. Dobra, tutaj są drzwi. Pełno ubrań. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Czyli zdarli z siebie te ubrania. O, to coś jeszcze było. Dumpra, a staple of Lectramen's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. O, i to jest znowu to przerażający obraz. That explains my hallucinations. Okej, okay, i tu zobaczmy. To by bardziej pasowało, jakby tak siłą. Sprawdź poprawność. Ten jeden jest niepoprawny. A ty byłeś? Tak, czyli to będzie w ten desy. Dobra. I teraz sprawdźmy poprawność. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. Nie no, jest grubo, bo ta część Sherlocka jest widać z horrorem połączona. What the fuck? What is it? Oh my god. Węgorze mu z brzucha wylazły, czy co? Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Ole, grubo. No dobra. Ewidentnie musimy tutaj coś połączyć kropki. No to tak, zielony. Paszport. Cudzoziemka. I na żółto. Krzyż wpisany w kwadrat. Zobaczmy. Paszport. Ulotka reklamowa. Nieznany człowiek na ołtarzu. Zmarły to Amos Colby. Człowiek na ołtarzu to Amos Colby. Był prywatnym detektywem z agencji Northwood w Bostonie. Możliwe, że pan Colby badał sprawę zaginięć, nim został złapany i zabity przez osoby stojące za porwania. Dokąd wysłano porwanych? Ale grubo. Tutaj zróbmy to. Już wpisany w kwadrat. Nieznany człowiek na ołtarzu. Dobra, pudełko się zgadza, krzyż też się zgadza. No to teraz tak, dziwne symbole. Nie. Ogłoszenie o pracy. Też nie.
Zmarły Amos Colby. O, tutaj. To może mieć coś wspólnego zdecydowanie. Też nie. Krzyż pis... Aha, zaginięcie Kimichi też nie. Wydarzenie w magazynie numer 12. Tada! Dobrze. Trasa porywaczy. Porwanych wysłano do Instytutu Black Edelweiss. Został założony w XVIII wieku. Znajduje się gdzieś w Szwajcarii. No dobrze, czyli mamy już wszystko rozwiązane. Niekiedy kluczowe informacje o danej sprawie można znaleźć w archiwach. Otwórz teczkę i zaznacz materiał. No dobrze, dobrze, dziękuję ci, ale... No już tu wszystko rozwiązaliśmy. Czekaj. No my tu już wszystko mamy. Czemu oni cały czas mi... Aha, bo to... Kurde. O, mamy nowy ten, nowy strój. Fartuch roboczy. Mamy strój z kordony, proszę. Ciekawie, ciekawie, no ale... Before I leave, I should know where I'm going. No to jak, powinieneś wiedzieć, że do Blackhead jest do Szwajcarii chyba, tak? No dobrze mówię, czy źle? A, przeszukaj archiwa, dobra. I teraz tak, archiwa, znajdź dokumenty, które są istotne dla sprawy. Uważnie czytaj informacje zawarte w materiale dowodowym. Wybierz kryteria wyszukiwania odpowiadające wybranemu dowodowi. Kryteria te muszą zostać wybrane przed rozpoczęciem poszukiwania. No dobrze. Czyli mamy tak. Miejsce, Europa. Data. No ale co, ja tu nic nie mogę zrobić. No i co mi to daje? Europa. Dobrze. Został założony w XVIII wieku. XVIII wiek. Instytut. Typ organizacji. Instytucja publiczna. Brak informacji. Instytucja rządowa. Brak. Instytut Black Edelweiss znajduje się w Interlaken w Szwajcarii. Został założony w 1789 roku przez profesora Kellera i specjalizuje się w leczeniu chorób psychicznych oraz uzależnień. Obecnie prowadzony jest przez profesora Gigaxa. Interesujący. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. No to czas na podróż. As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Alone? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day.
My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. Six soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? O, proszę. Jakie ładne krajobrazy szwajcarskie. Ale mimo wszystko jest tak mrocznie, nie? No, ale jeżeli mamy do czynienia tutaj z Sherlockiem w połączeniu z Lovecraftem, to niczego innego nie można było oczekiwać. I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Pierdziele, jakie zamczysko. O pierdziel, to jest instytut? Rozdział trzeci. Góry szaleństwa. Moi drodzy, jest grubo. Instytut Endelweiss. I w tym oto momencie, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! You're right. Let's go.